I oto mamy kolejny postój. Karolinka, nie śpimy. Karolinko, nie śpimy. Ale mam oczka małe. To bym miał lżejsze trochę. No, jeszcze raz powiedz, co byś miał lżejsze? A ten kręci, uważaj. No taka się treska to była. O! Teraz widać. Chłopek roztropek. Ukradli mi snopek. Chyba ten gość to po prostu nie wyjdzie sam. A tam gdzieś hen, jeżeli ja niestety nie mam zooma, jest Bogusław. Bogusław B. Pseudonim Baranina. Gość tutaj, oto, ten przystojniak, którego nie widać niestety, ładuje GPS-a. Boguś Baranina, chodź do światła. O! Light! Light! Dobra, ruszamy. Chodź tam. Na z boku tutaj jak rezerwę masz, to wtedy ci się cały pasek robi. Oto dotarliśmy. Bogusław B. pseudonim Baranina doprowadził nas za 21 do tego. Hello, my name is Michael Boogie Bogarty and this is Jackass. Tego jeszcze nie grali. Motocykle w środku budynku. I gruby. I gruby. Chłopek roztropek. Ukradli mu snopek. 9 godzin, kurwa macie. Ładnie, jedziemy na brzusze. Na buty. Oldschoolowe czewiczki. Ja pierdolę. Witamy Państwa serdecznie. Cudowne lata. Mamy tutaj do czynienia ze psychicznym przypadkiem człowieka z Aleksandrowi. Zaraz obok mamy tutaj team złożony z Polski, tylko że niestety buty no już nie są to sandały ze skarpetkami, ale jeszcze nad tym pracujemy. Tu obok nas idzie Gruby. Ja myślę, że tutaj więcej komentarza nie potrzeba. To już mówi samo za siebie. Gruby, pokaż okulary. Gruby. I na końcu prowadzący, zamykający, czyli moja skromna osoba. I to jest Jackass. What would you do if I sang out of tune? Rany do. Uwaga! Idziemy od lewej. Karolina Dębicka, pseudonim Przemoc Domu. Rafał Wójtowicz, pseudonim Prem. Adam, pseudonim Polska, bez sandałów. Asia, pseudonim Czerwona Torebka, nie ma miejsca w plecaku. I dubler Maciusia z Kranu, Gruby. A wreszcie. Dubler Maciusia z Kranu. Ja byłem plecami, jak byliśmy ostatnio, więc... Teraz ja Bogusław B. pseudonim Baranina. Chodźmy dalej, bo tam nic nie ma.
O, dobra, dobra. Totalnie. Uwaga, 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 uwaga. Co to było? Gdzie to było? Przesunąłeś tu. Przesunąłeś tu. Jest tu taka karta. Dotarliśmy na miejsce. Michael Boogie. Teraz gruby będzie opierdalał kabano. Steam. Dziękuję. Gimy toś. Patrz, gruby już patrz, gruby rozkminia. Wszystkie języki, ale, ale nie ma polskiego. No, patrz. Ale jest angielski. I mamy jeden z pierwszych postoi po schodkach do góry. Łysy, lekko przypocony. Pochwali się jako zdjęcia paparazzi ma. Gruby gdzieś tam w tle, wali w chuja. O Jezu, ja. Tragedia. Pokaż mi to z dupą. Ale z tą dupą. Uwaga. Idź po kiełbasę. Gruby oczywiście jego mądrości. A to ty nagrywasz? Tak, nagrywam gruby. To będzie na kiełbasę. Gruby chce kiełbasę, na pewno pierdoli kabana. Idziemy dalej, Karolinka. No i szkoda gadać. Ale jest Tadże, jest Rafał, jest Karolinka, jestem ja. A tam może by nas woda złapała, byłoby fajnie. Jest Asia, jest i Adam. I tu będą fontany. Czekamy na fontany. Myślę, że znamy krótką relację tego, co się tutaj działo. Uwaga, moi mili, wyruszamy z pięknego miejscowości Pragi na powrotem na Brno. Z Brna polecimy, o, tu jest mój powiększony komin, żeby każdy widział, jakie poświęcenia. Wyruszamy, oczywiście gruby gdzieś tam chodzi w tle, będzie robił zdjęcia. Ja na koniec relacji chciałem tylko powiedzieć, że właśnie to jest ten hostel. To jest to, gdzie straciliśmy młodych. Gdzieś tam spaliśmy. Tu jest gruby, tu jest sklep z nic przekazem. Wyruszamy na Brno. Kolejny postój. Przed Brnem. Karolinka, fantastyczną kanapę. Pokaż, jaką masz kanapkę. Pokaż, ale masz kanapkę. Bójcie się, bo... Tu jest prowadzący. Tą żółtą szałę ludzińskiego plemienia o pseudonimie Tępa Szała. Tata ma jaja mi o mapę. Tu se patrzy na mapę. Dobra, jak mi rezerwa wyskoczy, to pokaż Strusia, pokaż Strusia. Pokaż Strusia. Teraz gruby, wypowiedz się o tej trasie. Zajebiście chujowa. Dlaczego? Kurwa, nie wiem, garb na garbie. Jakiś kurwa pijany kładł. Opony nie ma. Asia, pomachaj jeszcze.